Od XIV wieku w malarstwie europejskim pojawia się odbita na chuście twarz Chrystusa. Panuje kilka legend związanych z powstaniem obrazu prawdziwego oblicza Jezusa. Jedna z nich wiąże się z drogą krzyżową i współczującym gestem pewnej kobiety, która podaje Chrystusowi chustę do otarcia Jego skrwawionej twarzy. W zachodnim chrześcijaństwie, trochę inaczej niż ma to miejsce na wschodzie, odbita na chuście twarz Jezusa kojarzona jest ze świętą Weroniką. Imię świętej wywodzi się z połączenia dwóch słów łacińskiego vera, tłumaczonego jako prawdziwy, i greckiego eikon, czy też ikon, oznaczającego obraz. Vera ikon, Weronika, to inaczej prawdziwy obraz. Jak podaje tradycja, chustę tę przechowywano od połowy XII wieku w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Wierzono, że właśnie na tej chuście Jezus wycisnął, odbił swoje oblicze. Za pontyfikatu Innocentego III kult relikwii oblicza Pańskiego zaczął przybierać na sile. Następnie za sprawą obchodów roku jubileuszowego w 1300 oraz 1350 kult ten ogarnął całą Europę, a szczyt osiągnął w XV i XVI stuleciu. Kult ten podsycany był przez modlitwy i pieśni, które należało pobożnie odmówić lub odśpiewać przed relikwią, obrazem cudownego oblicza, aby otrzymać specjalne odpusty. Jedną z takich modlitw była pochodząca z XIV wieku pieśń Salve Sancta Facies, Witaj Święte Oblicze, której autorstwo przypisuje się papieżowi Janowi XXII. Właśnie ta pieśń, z tym, że w polifonicznej XV-wiecznej aranżacji Jakoba Obrechta, towarzyszy moim słowom. Prawdziwe oblicze Jezusa. Po temat ten sięgało bardzo wielu artystów, a wśród nich tak znamienici jak Jan van Eyck, El Greco, Albrecht Dürer, mistrz z Flemale Hans Memling, Zurbaran, czy też pewien tajemniczy malarz, który przeszedł do historii jako mistrz świętej Weroniki. W wielu krajach powstają bractwa religijne szerzące kult Najświętszego Oblicza. Bractwa te istnieją do naszych czasów. W roku 1849 z inicjatywy papieża Piusa IX w jednym z rzymskich kościołów na 3 dni wystawiono relikwiarz z cudownym obliczem. Sporządzono wówczas oficjalną kopię, wzór, który przyczynił się do wznowienia kultu świętego oblicza. Świat chrześcijański zalany został reprodukcjami obrazów i fotografii z przedstawieniem chusty Weroniki. Kopie te często otrzymywały specjalny papieski certyfikat, najczęściej umieszczany po drugiej stronie obrazu. U początku kultu świętego oblicza stoi tak naprawdę kobieta, Weronika. W latach 80. XX wieku inna kobieta w sposób niezwykle ciekawy przepracowała ten temat i podejmując twórczą grę z tradycją ikonograficzną stworzyła własny projekt artystyczny zatytułowany nie inaczej jak Salve Sancta Facies, Witaj Święte Oblicze. Kobietą tą jest niemiecka artystka Dorothee von Windheim. Na początku lat 70. XX wieku Dorothee von Windheim rozpoczęła cykl Strappo,
polegający na zdejmowaniu, odrywaniu fragmentów murów i tynku, a następnie umieszczaniu go na płaskiej powierzchni obrazu lub ściany. Przenosiła elementy murów, tynku i kory drzew na specjalnie przygotowane płótno. Płótno jako materiał, jako nośnik pewnych znaczeń, fascynował zresztą artystkę od początku jej twórczości. Centralny punkt poszukiwań Dorotei von Windheim stanowi próba uchwycenia rzeczywistości w jej pospolitym, zwyczajnym i codziennym wymiarze. Struktura ceglanych ścian, odrapane fragmenty murów, próchniejąca kora drzew, ciągnące się wzdłuż ulic spękane fasady, betonowe płyty chodnikowe i usypane kamienne ścieżki stanowią, zdaniem artystki, nasz najbliższy świat. Owe składowe świata zewnętrznego, wizualny kontekst codzienności, posiadają swój niepowtarzalny charakter. Zbudowane są z cząstek naznaczonych pewnym indywidualnym rysem. I na wielu fasadach odnaleźć przecież można stare napisy, strzępy przyklejonych ogłoszeń, ślady kolejnych warstw łuszczącej się farby, fragmenty wulgaryzmów wydrapanych przez młodzież na kolumnach, filarach i ścianach. Wszystko to jest śladem czasu, który bezpowrotnie mija. Główna zasada artystycznego warsztatu von Windheim polegała na dokonywaniu odbitek istniejącej rzeczywistości. Artystka nie tyle kopiuje otaczający świat, co raczej wprost odbija go, dokonuje jego odcisku, zdejmuje i przenosi na płótno, a następnie umieszcza w nowym, artystycznym i ekspozycyjnym kontekście, w galerii. Działania artystki krążą więc wokół szeroko zakrojonego problemu, dającego uchwycić się mniej więcej w takiej relacji oryginał, kopia, rzeczywistość, odbicie rzeczywistości. Z tym, że o wiele mocniejsza wydaje się tu semantyka niemieckojęzyczna. Bild, Abbild, obraz, wizerunek. Fascynacja odbitą i pozostawioną na płótnie rzeczywistością doprowadziła artystkę do problematyki związanej z całunem turyńskim, który także uchodzi za fenomen odbitej rzeczywistości, artefakt odbitego na płótnie ciała Jezusa z Nazaretu. W latach 70. XX wieku o całunie znów zrobiło się głośno, ponieważ na rok 1978 została zaplanowana prezentacja całunu, wydarzenie istotne, gdyż poprzednia taka wystawa miała miejsce 44 lata wcześniej, w 1933 roku. I na kilka miesięcy przed wystawą, zaplanowaną na sierpień 1978 roku, Dorotee von Windheim zaopatruje się w tysiące widokówek przedstawiających twarz z podwójnym odbiciem twarzy Chrystusa powstałym na negatywie i pozytywie fotografii całunu turyńskiego. Na odwrocie widokówki umieszcza napis: zaproszenie na wystawę całunu turyńskiego w katedrze świętego Jana Chrzciciela, plac świętego Jana, 10122 Turyn, od 27 sierpnia do 8 października 1978 roku, otwarte codziennie w godzinach od 7 do 20:30. Tak przygotowane widokówki poprzez swoich marszandów wysyła do licznego grona adresatów. Artystka we własnym imieniu zaprasza na wielkie międzynarodowe wydarzenie, na prezentację całunu turyńskiego, wykorzystując w ten sposób związane z nim medialne zamieszanie, i czyni to tak, jakby zapraszała na swoją własną wystawę. Całun turyński staje się tu Duchampowskim ready-made, gotowym przedmiotem, który w intencji artysty zostaje oderwany od swojego codziennego kontekstu, a umieszczony w galerii sztuki staje się dziełem sztuki.
artystka poddaje krytyce nie tylko swoje własne działanie jako artysty, twórcy, lecz także poddaje krytyce obciążony dewocyjnym balastem wizerunek odbity na płótnie. Całun turyński świętą relikwię traktuje jak obiekt wystawienniczy, jako dzieło sztuki. Tym samym stawia pytanie o autentyczność dzieła sztuki. Pytanie zawieszone, które pozostawia bez ostatecznej odpowiedzi. I to pytanie o autentyczność dzieła sztuki, o prawdziwość obrazu, o, używając tej gry słów, vera, ikon, stanowi centrum dalszych poszukiwań Dorotei von Wintheim. Całun turyński i pytanie o autentyczność dzieła pchnęły ją ku fenomenowi vera ikon, ku chuście świętej Weroniki. W 1980 roku rozpoczęła cykl prac zatytułowany Salve Sancta Facies, nawiązując do tytułu średniowiecznego hymnu napisanego ku czci świętego oblicza. Cykl składa się z 72 płócień przedstawiających pełne oblicze Chrystusa oraz 31 skrawków ukazujących jedynie część twarzy Zbawiciela, głównie jego oczy. Przed rozpoczęciem cyklu artystka zrobiła sumienną kwerendę w bibliotekach, archiwach instytutów sztuki, poszukując reprodukcji przedstawiających chustę świętej Weroniki. Tutaj skoncentrowała się na malarstwie, zrezygnowała z przedstawień reliefowych, graficznych, rysunkowych, gdyż te, jej zdaniem, nie odzwierciedlają formuły odcisku na płótnie, nie są na płótnie. Malarstwo jednak jest na płótnie. Istotną sprawą tego cyklu Salve Sancta Facies jest też proces technologiczny powstawania poszczególnych obrazów. Artystka najpierw wykonuje zdjęcia reprodukcji obrazów dawnych mistrzów. Obrazy te znajduje w licznych albumach. Później na oczyszczone kawałki gazy, na płótno, nakłada emulsję fotograficzną, a następnie w ciemni fotograficznej na nasączone emulsją fotograficzną płótno rzuca snop światła, którym jest zarejestrowany na błonie filmowej obraz. W ten sposób na przygotowanym płótnie powstaje fotograficzna odbitka twarzy Jezusa. W efekcie powstaje ciąg prac o różnej intensywności. Niektóre zdjęcia są rozmyte, nieostre, zatrzymujące tym samym wzrok widza nie tyle na odbitym obrazie, co na strukturze płótna. Inne przeciwnie, są bardzo dokładne, uwidoczniają ślady pędzla, raster pierwotnej fotografii, czy też spękanie farby uchwycone na obrazach dawnych mistrzów. Wszystkie odbitki są monochromatyczne, w czerni i bieli. Tak jak całun odbierany jest przecież jako monochromatyczny. I co ciekawe, ta światłoczuła emulsja nasączająca skrawki gazy powoduje, że obraz nie tyle powstaje na płaszczyźnie płótna, co raczej wchodzi w jego strukturę. Powstały obraz jest niejednolity, w niektórych miejscach ciemniejszy, w innych jaśniejszy. Niejednokrotnie jest zamazany i niedoświetlony. Efekt ten wywołuje skojarzenia z plamami krwi i potu pozostawionymi na vera ikon i całunie, które w jednym miejscu są mocniej, a w innym słabiej odciśnięte. Widz obserwujący cykl Salve Sancta Facies doświadcza wielości i różnorodności przedstawień oblicza Chrystusa. Doświadcza realności materiału, płótna, gazy, na którym są one odbijane. Odbiorca widzi płótno, dostrzega strzępy i skrawki nici, wątek i osnowę tkaniny, a z nich wyłaniającą się twarz Jezusa. Na pierwszy plan wysuwa się prawda materiału, płótna. Zabieg ten prowadzi do takiej zamierzonej irytacji obserwatora i wzmacnia paradoks vera ikon, prawdziwy obraz, vera, nie ręką ludzką uczyniony jest
materiałem. Ten chemiczny proces samego wyłaniania się obrazu fotograficznego istnieje jakby poza człowiekiem, powstaje sam z siebie mocą zakodowanej w materiale emulsji i rzucanego na niej snopu światła. Cykl Salve Sancta Facies Dorotee von Windheim balansuje pomiędzy doświadczeniem autentyczności a doświadczeniem fikcji i manipulacji. Składa się z reprodukowanych i reprodukujących się obrazów, które jednak dzięki technice, dzięki swoistej alchemii fotografii sugerują powstanie wolne od bezpośredniej ingerencji człowieka. Dorotee von Windheim, poszukując prawdziwości i autentyczności obrazu, wskazuje na jego materialną strukturę, na strzępy płótna i na optyczne medium fotografii. I paradoksalnie artystka staje się w ten sposób nową Weroniką, niewiastą, przynoszącą światu nowy obraz, będący nie tyle obiektem kultu, co raczej autonomicznym dziełem sztuki.